Państwo, mija dzisiaj 92. rocznica odzyskania. Księże proboszczu, szanowni Państwo, mija dziś 92. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Towarzystwo Przyjaciół Orchowa, które zostało powołane do istnienia w tym roku, chciałoby uczcić tę rocznicę wieczorem poezji i pieśni patriotycznej. W ten uroczysty sposób chcielibyśmy uczcić pamięć wszystkich mieszkańców naszej wsi i regionu, którzy oddali swoje życie za ojczyznę nie tylko na początku XX wieku w I wojnie światowej, zakończonej pomyślnie dla Polski w 1918 roku, ale także w dramatycznych wydarzeniach późniejszych, w wojnie polsko-bolszewickiej i w II wojnie światowej. Chcielibyśmy wierszem i pieśnią przywołać w naszej pamięci tych, którzy walczyli jako żołnierze i partyzanci na polach bitew kampanii wrześniowej i Monte Cassino, także tych, którzy zostali zamordowani przez okupantów hitlerowskich i sowieckich, wywiezieni do obozów koncentracyjnych, na przymusowe roboty i na Syberię. Dzisiaj chcemy szczególnie wspomnieć o kapłanach urodzonych w Orchowie i pełniących posługę w naszej parafii, zabitych i zaginionych bez wieści, przetrzymywanych i maltretowanych w więzieniach, walczących razem z żołnierzami jako kapelani wojenni. Ksiądz Stanisław Sobotko, urodzony w Orchowie, posługę kapłańską sprawował na Kresach Wschodnich. W czasie wojny był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się u rodzin w Orchowie i Wianowie. Msze święte odprawiał w kościele w Orchowie nocą. Zastrzelony 31 maja 1944 roku w Wianowie. Pochowany u Kryjomu na cmentarzu w Orchowie. Ksiądz Walery Murawski, urodzony w Orchowie. Na księdza zaświęcony w 1932 roku. Był wikariuszem w parafii Łuków. W czasie wojny aresztowany przez Niemców i osadzony w najcięższym więzieniu w Lublinie na wiele miesięcy. Wrócił, ale utracił zdrowie. Do końca swego życia był osobą niepełnosprawną. Zmarł w 1965 roku w Łodzi. Ksiądz Stanisław Rejmentowski, proboszcz naszej parafii od 1934 roku do 1941, to jest do chwili, w której został zabrany przez Niemców razem ze swoją gospodynią Aleksandrą Piwowarską. Wszelki słuch o nim zaginął. Biskup łomżyński Stanisław Kostka-Łukomski prowadził poszukiwania, ale bez skutku. Proboszcz Stanisław Rejmentowski już na początku II wojny światowej zdążył ukryć cenniejsze przedmioty, na przykład monstrancję ufundowaną przez Hieronima i Mariannę Staniszewskich w 1920 roku dał na przechowanie rodzinie pana Franciszka Długozimy. Ksiądz Stanisław Cudnik, urodzony w Orchowie 13 listopada 1894 roku. Pełnił usługę kapłańską jako proboszcz parafii w Lemanie. W 1938 roku został proboszczem parafii Burzyn. W 1941 roku został zabrany przez Niemców z plebanii. Wszelki słuch o nim zaginął. Mieszkańcy Burzyna ufundowali mu tablicę pamiątkową w kościele w Burzynie. Ksiądz Franciszek Piwowarski, urodzony w Orchowie w 1909 roku. Jako młody kapłan pracował z młodzieżą gimnazjalną. W kwietniu 1939 roku został proboszczem parafii wojskowej w Kobryniu i w trakcie walki o Kobryń był zawsze z żołnierzami jako ich kapelan. Odprawiał msze, udzielał absolucji, powstrzymywał grupy uciekających żołnierzy, by następnie na ich czele znaleźć się na polu walki. Był w szpitalu, udzielał sakramentów rannym i umierającym. Ksiądz kapitan rezerwy Franciszek Piwowarski otrzymał za wrzesień 1939 roku Order Dignitarium. Dzień 11 listopada jest dla Polski dniem zwycięstwa kojarzącym się z postacią wybitnego Polaka
Józefa Piłsudskiego, ale także z milionami Polaków, którzy kochali swoją ojczyznę bardziej niż własne życie. O nich będziemy zawsze pamiętać. Księże proboszczu, niech ten bukiet z biało-czerwonych kwiatów świadczy o naszej pamięci. Oh,
rodzi Matka Boska w miesięcznych połyskach i łamie ręce. Od zawianych nogi pośród pustych pól, bo sobie przylatują krzyże, padły od paciorków, od ognistych kul, kościoły, kaplice i krzyże. W rowie pod terminą ułożyła go, śniegową pierzyną utuliła go, a lulejże, lulej dziecina Jezusowa, zostawiła go samego pod strażą wichrową, z garstką puchu śniegowego pod głową, a lulejże, lulej dziecino, starczą rzędy nogi pośród pustych pól, niby mały dookoła trumienki, sienam popalono, nie ma niebios król, nawet nędzny na schronienie stajenki. W rowie pod terminą ułożyła go, śniegową pierzyną utuliła go, a lulejże, lulej dziecina Jezusowa, zostawiła go samego na chwilę, gdzie nad rowem suche chwasty badyle, a lulejże, lulej dziecino, po zamarzłych polach, po ostrych świerniskach, błękitnie je woda sukience. Chodzi Matka Boska w miesięcznych połyskach i łamie ręce.
za czasu, posłuchy się Panu. Ty, co zbawiony uskopił nas chmury, ani jedną nie wzmogłeś nas kroplą. Wywodne nurty wyzbrały i strzegły, ziemi bezbronne, omdlały od spieki. Gdy suchą stopą równinie rozległy, w ruch przez wyschnięte rozprawy się rzeki. Wróć nas do kraju, gdzie lud bogobojny w głośnych i śpiewnych modlitwach się troska, by od powietrza, od głodu wojny Twoja goryka chroniła ojcowska. Wróć nas do kraju, gdzie ściany kościołów święte od westchnień pachnące kadzidłem rozbiją ogień z wysoka i ołów, a śmierć po wieżach włóczyła się skrzydłem. O, wiem, że Polska bój zwycięski toczy. O, nie zginęła i nigdy nie zginie. Lecz my, czyż ujrzy ją w chwały godzinie? Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, jedno wiem tylko, sprawiedliwość będzie. Jedno wiem tylko, Polska z martwych stanie. Jedno wiem tylko, nadziei w przestrzeni, grób nasz na życia gmach się przepełnieni. Jedno wiem tylko, krzykniemy serdecznie, bądź Ty pochwalą, święty Boże wieczny. W tym kraju, gdzie błądzą widziadła,
czasu i dał mi potęgi. Uderz głośno pod płytą i wyjdź między ludzi. Niezbędne zaklęcie w tę noc straszną był. Niech nam się świat odnowi i w nim się obudzi serce wolnych Polaków, wolnych Litwinów. Chciałbym podziękować z serca towarzystwu przyjaciół Warkowa, które
inicjatywy, która wypłynęła od niej, żebyśmy mogli być uczestnikami takich innych występów. Pierwszego, a nie ostatniego. Taką nadzieję. I trzeba z serca wspierać to Towarzystwo Przyjaciół Borkowa. Oczywiście jedni są pełni entuzjazmu, inni troszeczkę tak w boku stoją, ale myślę, że w jednym czasie wszyscy się przekonają, że to towarzystwo wiele życia wniesie, wiele takiego ożywienia w naszą społeczność. Jeszcze raz za to Towarzystwu Przyjaciół Borkowa dziękuję i proszę, aby wszyscy na miarę możliwości włączali się w piękne pomysły, inicjatywy, o których już wiem, że w przyszłości będą, bo to myślę będzie z pożytkiem dla nas wszystkich. A tak słuchając tutaj do dzisiejszego występu, to widzę, że rosną nam talenty, bo taki występ solisty Łukasza, który pięknie śpiewa Biały Krzyż,